Sylwia Jarbąkiewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejny kwadrans z ratusza. Dzisiaj w studiu goszczę prezydenta miasta Inowrocławia, pana Ryszarda Brejza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, do 15 listopada prezydenci i burmistrzowie miast byli zobligowani do przygotowania projektu budżetu na 2016 rok. Plan finansowy zakłada sporo inwestycji, ale też warunkuje, tak, jeśli kwota wolna od podatku będzie taka, jak zapowiada rząd Beaty Szydło, to może się okazać, że tych pieniędzy na inwestycje, a planowanych jest sporo inwestycji za 15 milionów złotych, w tym za 8 milionów inwestycji drogowych, no mogą one być zagrożone. Mogą być zagrożone. Ja jeszcze wierzę w rozsądek rządu, że do tego nie dojdzie. Rzeczywiście kwota wolna od podatku, jeżeli będzie podniesiona do 8 tysięcy złotych, to dla Inowrocławia, uwaga proszę Państwa, to jest minus 17 milionów złotych. Powtórzę, minus 17 milionów złotych. Więcej niż zaplanowano na inwestycje. To jest prawie dwa razy tyle. Prawie dwa razy tyle, co dokładamy do komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. O wiele więcej niż na przedszkola przekazujemy środków i publiczne, i niepubliczne. Gdybyśmy nie dostali rekompensaty w postaci jakiejś dotacji zaplanowanej przez rząd za utracone dochody z powodu podniesienia tej bazy wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych w PIT-ach, to w tym momencie padamy. Ale nie jesteśmy jedyni w Polsce, bo to dotyczy wszystkich samorządów. Po kilkadziesiąt milionów lub kilkaset milionów tracą inne miasta, większe, ale również i gminy, mniejsze od Inowrocławia. Więc ja mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że ten problem rząd jednak rozwiąże, w postaci jakichś dla nas subwencji, dotacji. Ale jest też taka dobra wiadomość. Z tego, co dzisiaj udało mi się dowiedzieć, to podczas roboczego posiedzenia rządu plan, jeśli chodzi o stopę wolną, o kwotę wolną od podatku, będzie przeniesiony na 2017 rok, czyli samorządy będą miały rok na przygotowanie się do tego. Też rząd będzie miał rok na przygotowanie się do tego. No właśnie, chciałem powiedzieć, panie doktorze, to raczej rząd będzie miał rok czasu na przygotowanie się, a nie my. Bo to rząd nam zabiera pieniądze. Potencjalnie może zabrać pieniądze. Ile ustawa obywatelska, projekt obywatelski wejdzie w życie, że z CIT-u od osób prawnych będzie większa kwota wpływała do samorządów? Ta ustawa obywatelska, tak. Sprowokowana została przez nas, między innymi z Inowrocławia inicjatywa wychodziła, w związku z utratą 5 milionów rocznie złotych w wyniku decyzji podejmowanych 8 lat temu, około 2008 roku, o ulgach podatkowych. Wówczas zaczęliśmy tracić po około 5 milionów złotych rocznie. A teraz mielibyśmy jeszcze tracić 17 milionów z 200-milionowego budżetu. No to proszę Państwa, to nie Ale to cieszą się upadek. Obywatele, powiedzą ci, którzy tak. Decydenci, że oni będą mieli więcej w kieszeni. I to jest prawda. Tylko więcej w kieszeni obywatela, to znaczy mniej inwestycji, mniej zadań realizowanych przez nas. Zamknięte przedszkola, żłobki. Co jeszcze? Brak remontów, inwestycji jakichkolwiek. No bo 17 milionów złotych my nie uzupełnimy oszczędnościami takimi, które nie byłyby dla mieszkańców zauważalne. My możemy znaleźć oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. No może kilkuset tysięcy złotych, ale nie rzędu kilkunastu milionów złotych. Kolejna sprawa to likwidacja gimnazjów, ewentualne decyzja rodziców o posłaniu swoich sześcioletnich dzieci do szkoły. Może być tak, może być nie. Tak? To decyzja rodziców ma być, a nie obligatoryjnie, że dzieci sześcioletnie mają rozpocząć edukację. I tutaj też może być problem. No to jest pytanie bardzo ważne i tutaj też odpowiedzi nie znamy. Ja tak w pierwszym przypadku, tak samo i tutaj, widzę to jako potencjalne zagrożenie dla realizacji przez nas zadań, dla pewnego porządku już istniejącego, organizacyjnego, ale mam nadzieję, że ten problem również zostanie rozwiązany, nie wiem, w drodze jakichś konsultacji. No przecież żadnych konsultacji. No zapowiadane są konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim. Nie było do tej pory przeprowadzanych. Właśnie. Nie było ze związkami zawodowymi konsultacji, z rodzicami obecnymi, przyszłymi. Jeżeli chodzi o dzieci, o gimnazjalistów, z nami jako samorządowcami, tylko od razu pojawiła się taka propozycja, czy w formie już nawet decyzji. Jest taka zapowiedź, że nikt nie straci, ani nauczyciela, ani samorządy. Nie zgodzi się pan z tym, panie prezydencie? Jak na razie ja nie zauważam jakiegoś klimatu takiego generalnie na rzecz likwidacji gimnazjów w Polsce.
z wyjątkiem tych decyzji politycznych podejmowanych przez rząd, czy z inicjatywy rządu. Natomiast oddolnie, jak rozmawiam z nauczycielami, rozmawiam ze związkowcami, rozmawiam z rodzicami, to ja, tu państwo jesteście świadkami, no nie ma jakiegoś takiego wielkiego parcia na rzecz likwidacji gimnazjum, to parcie przychodzi z Warszawy. Bo nauczyciele obawiają się z utraty pracy, samorządy obawiają się kolejnych nakładów inwestycyjnych i utraty tych nakładów wskutek likwidacji. Włożyliśmy miliony złotych w wyremontowanie budynków gimnazjalnych, włożyliśmy miliony w powstanie boisk orlików, piękne, ze sztuczną nawierzchnią, żyjące od rana do wieczora, w przygotowanie nauczycieli, w zatrudnienie nauczycieli przygotowanych do kształcenia w tego typu szkołach, w pomoce naukowe. To wszystko jest dostosowane do tej kategorii wieku młodzieży w tych konkretnie miejscach, a nie w innych miejscach. I oczywiście, czy nie można tego systemu zmienić, zlikwidować gimnazjum? Można, tylko my będziemy kilka lat żyli w stanie takiej niepewności, jakie to skutki wywoła, po pierwsze, a po drugie, te roczniki młodzieży będą pewnymi, na tych rocznikach młodzieży będą przeprowadzone pewne eksperymenty, bo to będą roczniki przejściowe w nowych programach nauczania, pobierające naukę w nowych miejscach. O rok starszy kolega będzie albo, więc wręcz w podobnym wieku będzie w innej szkole niż druga osoba. Powstaną problemy związane z zagospodarowaniem majątku po gimnazjach, powstaną problemy z nauczycielami również i one jakby do rozwiązywania będą kierowane do nas, do samorządów. Będą to roszczenia. My będziemy odpowiadali przed rodzicami i przed nauczycielami, my, prezydenci, burmistrzowie, radni, czy jesteśmy tak bogatym państwem, żeby fundować sobie kolejne wielkie reformy. Czyli co kilkanaście lat ekipa rządząca, która będzie przychodziła, będzie wymyślała kolejne wielkie reformy i angażowała tak cenne pieniądze potrzebne nam na inwestycje, na pokrycie skutków takiej reformy. Tu mam wątpliwości. Poczekajmy. Rząd Beaty Szydło daje sobie 100 dni na realizację pierwszych projektów, pierwszych ustaw. Proces legislacyjny w niektórych przypadkach się już rozpoczyna. Zobaczymy. Myślę, że temat likwidacji gimnazjów, czy sprawa związana z kwotą wolną od podatku może odbić się na samorządach zdaniem włodarzy miast. Czy tak będzie? No, okaże się w praktyce, ale rzeczywiście te konsultacje są bardzo potrzebne. Ja mam nadzieję, tak powiedziałem na początku naszej rozmowy, mam pewne optymistyczne nastawienie, bo z natury jestem optymistą. I że jednak ta sprawa zakończy się pozytywnie. Mówimy w tej chwili o zagrożeniach, które mogą wystąpić. Żeby się zakończyła pozytywnie, to wymaga pewnej mobilizacji wielu środowisk w tej chwili w kraju. Ale wracamy do budżetu Inowrocławia na 2016 rok. Tak jak mówiłam na początku, plan finansowy miasta jest już gotowy. 8 milionów na zadania drogowe to bardzo duża kwota. Ale ten budżet, panie prezydencie, mam takie wrażenie, że jest ostrożny na 2016 rok. Ale to nie jest chyba przykład tylko Inowrocławia, ponieważ kiedy rozmawiam z samorządami, z prezydentami, z burmistrzami, oni mówią, że my musimy przygotować się do nowej perspektywy unijnej, do nowych funduszy unijnych. Nie wszystko jeszcze wiemy. Znamy mniej więcej strategię województwa, ale no nie wiemy, jak to będzie, jakie pieniądze dostaniemy, prawda? Proszę pani, nie wiemy. No ja nie wiem, ile pieniędzy tak naprawdę wpłynie do nas z tytułu subwencji oświatowej, w tej części oświatowej subwencji, jaką otrzymujemy. Bo jeżeli sześciolatki zostaną zabrane nam ze szkół, a przenoszone do przedszkoli, no to 1 września 2016 roku będziemy otrzymywali mniejszą ilość subwencji na uczniów w naszych szkołach, niż zapowiedział to nam minister i niż mamy zaplanowane w naszym projekcie budżetu, jaki w tej chwili omawiamy i omawiają radni aktualni inowrocławscy. Będziemy musieli ten budżet zmieniać. Będzie mniej dzieci, bo przejdą do przedszkola, to będzie niższa subwencja. I ja wiele takich mogę zadań wskazać dzisiaj państwu, które powodują dla nas
taką niezbyt komfortową sytuację. No to może kilka chociażby. Bo nie, bo no to jest Unia Europejska również. Wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, już uzgodnionych z Komisją Europejską. Nie wiem, w jakim stopniu te warunki, te uzgodnienia będą honorowane przez nowy rząd również. Przecież jeżeli my zamkniemy, nie wiem, obiekt, w którym przeprowadzaliśmy termomodernizację za środki unijne i odbywa się to, myślę o gimnazjum, o budynku gimnazjum, na cele oświatowe, gimnazjum konkretnie, były u nas remontowane również pewne obiekty. Jeżeli dojdzie do zamknięcia tego obiektu, nie będzie tam gimnazjum, to ja nie wiem, czy ja nie będę musiał zwracać pieniądze do Unii Europejskiej. My, nie ja. My, jako Inowrocław. Tak samo i Wrocław, Toruń, czy Kraków, inne miasta, które korzystały z środków unijnych. Na te konkretne i takich cele, wiele na zapytań, szczegółowe, zadania. Które tu prawdopodobnie państwa akurat obserwujących nas w tej chwili nie obchodzą akurat, ale mnie muszą obchodzić. Ja mam poczucie odpowiedzialności za każdą złotówkę wydatkowaną i otrzymywaną od mieszkańców Inowrocławia w postaci podatków. I nie mogę milczeć w tej sytuacji, bo mamy naprawdę sytuację uporządkowaną w budżecie. Obniżamy zadłużenie miasta, jakie powstało, również z tytułu sięgnięcia po środki unijne i zainwestowania w tyle miejsc tutaj w Inowrocławiu. Jednocześnie realizujemy kolejne inwestycje, i te duże, i takie małe. Mamy środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych, na kluby sportowe między innymi również, na wsparcie aktywności Inowrocławian, żeby nam się żyło lepiej, przyjemniej, na wsparcie również dla potencjalnych inwestorów. I to są plany, które są prorozwojowe. Mają tworzyć bardzo dobre warunki do życia i do pracy w Inowrocławiu, do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy mają poczucie, że mieszkają w mieście rozwijającym się. I powstają zagrożenia w tym samym czasie. Jak powiedziałem wcześniej, jestem optymistyczny na sobie, mam nadzieję, że te zagrożenia nie wpłyną w sposób taki istotny, decydujący na możliwość realizacji tego budżetu i że uda nam się wyremontować ulicę Długą, tak, bo w tej części miejskiej, w oczywiście, w przyszłorocznym budżecie. Z częścią ulicy Lipowej, że uda nam się wyremontować ulicę Kasztanową, bardzo trudna, jeżeli chodzi o wykonywanie takiego remontu, wraz z ulicą Sobieskiego, Batorego, że uda nam się tam rozwiązać problem miejsc parkingowych przy tej okazji. Jeżeli nie do końca przyszłego roku, to może do pierwszej połowy kolejnego, 2017, że uda nam się i szereg małych inwestycji takich wykonać, remont szeregu alejek spacerowych, czy też wybudowanie dwóch siłowni na osiedlu dla dorosłych, na osiedlu Rombińskim jednej, a drugiej na osiedlu Piastowskim. W kolejnych latach będziemy również stawiali je w kolejnych dzielnicach miasta. Mamy wiele takich planów, które myślę, że jeżeli zrealizujemy, a wierzę, że uda nam się, to będą zaakceptowane i dobrze przyjęte, odebrane przez mieszkańców. Do budżetu Inowrocławia na 2016 rok będziemy wracać. O szczegółach będziemy też rozmawiać z panią skarbnik, którą zaprosimy tutaj na chwilę przed przyjęciem budżetu, bądź na chwilę po przyjęciu budżetu. Mamy nadzieję, że to w grudniu się stanie jeszcze. Tak, przed świętami Bożego Narodzenia. I tu pragnę państwa zapewnić wszystkich, że wszystkie strefy funkcjonowania miasta będą funkcjonowały zgodnie z państwa oczekiwaniami. Zarówno w zakresie pomocy społecznej, inwestycyjnej, jak i w tym zakresie oświaty. I mam nadzieję, że nic nam w tym nie przeszkodzi. Jeszcze jeden ważny temat. Proszę państwa, o takich działaniach obywatelskich, o bardzo dobrym reagowaniu mogliśmy się w ostatnich dniach przekonać, kiedy to w jednej z inowrocławskich szkół doszło do takiej oto sytuacji, kiedy po dziecko przychodzi mama w stanie nietrzeźwości, przychodzi babcia, która również jest po spożyciu alkoholu i reagują nauczycielki. Nie pozwalają, nie dopuszczają do tego, aby to dziecko wyszło ze szkoły, bo jak mogłoby się to skończyć, nikt nie wie. Na szczęście
reakcja, czujność tych nauczycielek była ogromna, co bardzo cieszy i cieszy, myślę, też prezydenta, ponieważ wyróżnił te osoby, bo właśnie my musimy reagować, musimy być czujni, bo no, trudno byłoby dzisiaj nie powiedzieć o tym wydarzeniu. Proszę Państwa, my przyszłość naszą, dzieci, budujemy wspólnie i nasze poczucie bezpieczeństwa również. Warto jest podkreślać, nagradzać, podkreślać w inny sposób zachowanie się takich osób, jak wspomniana nauczycielka, jako takie, które dają nam poczucie bezpieczeństwa również na przyszłość, bo jeżeli nas taki przypadek, naszych dzieci nie dotyczył do tego momentu, to nie znaczy, że może nas nie spotkać, a spotka nas wtedy takie złe doświadczenie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z biernością, z próbą niezauważania problemów, jakie są wokół nas. Jest problem, zwróćmy na to uwagę, zareagujmy. Jeżeli obawiamy się sami, to szybciutko poprośmy policję, straż miejską, innych o pomoc, ale nie bądźmy bierni, jak gorąco o to apeluję. Aż boję się pomyśleć, co mogłoby się stać, kiedy by doszło do jakiejś tragedii. Oczywiście, ale takich przykładów aktywności, świadomej aktywności na rzecz pomocy dla innych ludzi, dla zapobieżenia jakiemuś nieszczęściu, my mamy więcej w Inowrocławiu. Właśnie można ostatnio to zaobserwować. Komendant policji organizował takie spotkanie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć i również podziękować mieszkańcowi Inowrocławia, który zatrzymał kierowcę pijanego. Prowadził w stanie trzeźwości samochód i udało się mu tego kierowcę zatrzymać. Być może dzięki temu uniknięto wypadku ze skutkami nawet tragicznymi, które dotyczyłby państwa dzieci, naszych. Nie bądźmy obojętni, nie bądźmy bierni. I naszym zadaniem jako władz Inowrocławia jest dostrzeganie takich pozytywnych zachowań. Naszym marzeniem wszystkich jest to, żebyśmy żyli w poczuciu bezpieczeństwa. Takie prawo należy się każdemu z nas, ale żeby tak było, to musimy się o to wszyscy starać. Bez na to, gdzie nie jesteśmy, gdzie nie pracujemy. Jeszcze na koniec przypomnę Państwu, że plan finansowy na 2016 rok, czyli budżet miasta Inowrocławia, kształtuje się na poziomie dochodów w wysokości 239 milionów 700 tysięcy złotych, a zatem ta kwota pozwoli na realizację inwestycji za blisko 15 milionów złotych. Jakie to będą zadania? Będziemy mówić w kolejnych programach na dzisiaj. Dziękuję. Przypominam, że moim Państwa gościem był prezydent miasta Inowrocławia, pan Ryszard Brejza. Do zobaczenia w kolejny czwartek. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani. Dziękuję Państwu.